Cześć! Podjąłeś decyzję o założeniu własnego sklepu internetowego, zatem teraz czas na wybór oprogramowania, czyli serca Twojego biznesu. Jednym z najpopularniejszych i jednocześnie umożliwiających najszybszy start sprzedaży rozwiązań jest model SaaS. Jakie ma zalety, a jakie wady? Co musisz wiedzieć, zanim wybierzesz platformę? O tym w dzisiejszym odcinku. Model SaaS, czyli Software as a Service, to po prostu e-sklep w formie abonamentu. W ramach miesięcznej opłaty otrzymujesz gotowe oprogramowanie z dostępem do wszystkich funkcji i integracji potrzebnych do sprzedaży w internecie. I co ważne, wcale nie musisz posiadać zaawansowanej wiedzy technicznej. Wszystkiego możesz nauczyć się sam, nawet w sytuacji, gdy wcześniej nie miałeś styczności z e-commerce. Najprościej rzecz ujmując, w modelu SaaS to Ty zajmujesz się sprzedażą, a technikalia i utrzymanie Twojego systemu przerzucasz na jego dostawcę. Ale po kolei. Przyjrzyjmy się bliżej zaletom i wadom takiego rozwiązania na przykładzie platformy SkyShop. Po pierwsze i najważniejsze, model SaaS to usługa, co oznacza, że płacisz za dostęp do platformy tak jak za telefon czy Netflixa. Nie musisz instalować ani uruchamiać programu na własnym komputerze, ponieważ znajduje się on na serwerach dostawcy. To usługodawca dba o to, żeby Twój sklep działał poprawnie, zapewniając hosting, bezpieczeństwo, rozwój oprogramowania i bieżące aktualizacje. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne, jednak weźmy jako przykład tę ostatnią, czyli aktualizację. Wyobraź sobie, że w sklepie posiadasz szybkie płatności, udostępniasz możliwość dostawy kurierem, a dodatkowo prowadzisz również sprzedaż na Allegro. I przychodzi moment, że usługodawcy, z którymi jesteś zintegrowany, wprowadzają zmiany, bez których integracja nie będzie działać poprawnie, a na dodatek pojawiają się nowe przepisy dotyczące wszystkich e-sprzedawców, takie jak na przykład niedawna dyrektywa Omnibus. I co teraz? W modelu SaaS to dostawca oprogramowania dba o to, żeby Twój sklep był zawsze aktualny, stabilny i dostosowany do bieżących wymogów zarówno prawnych, jak i technicznych. Ty nie musisz się tym martwić. Dodatkowo, obserwując rynek e-commerce, sam pewnie zauważyłeś, jak wiele się w nim zmienia. Pojawiają się nowe trendy, marketplace'y, hurtownie, a dostawcy usług prześcigają się w tworzeniu nowych funkcji, które ułatwią klientom zakupy w sieci. W SkyShop na bieżąco obserwujemy rynek i stale dodajemy do platformy kolejne funkcje i integracje, z których jako sprzedawca możesz korzystać. A zatem oprogramowanie, którego używasz dziś, prawdopodobnie za kilka miesięcy będzie miało Ci do zaoferowania jeszcze więcej. Model SaaS daje Ci naprawdę dużą elastyczność, jeśli chodzi o zarządzanie budżetem na start. Dzięki zróżnicowanym pakietom abonamentowym możesz wybrać taki, który aktualnie odpowiada wymaganiom Twojego biznesu. Wraz z rozwojem sklepu możesz przejść na wyższy pakiet. Co ważne, subskrypcję możesz odnawiać co miesiąc lub zdecydować się na inne rozwiązania, np. płatność kwartalną albo roczną. Pamiętaj, aby dokładnie przeanalizować, jakie funkcje i integracje wchodzą w skład danego pakietu. Niektóre z nich mogą być dodatkowo płatne, dlatego warto wziąć to pod uwagę, wyliczając ostateczny koszt, który poniesiesz prowadząc sklep. Niewątpliwą zaletą dla sprzedawców wybierających abonament jest możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków i ofert dostępnych jedynie dla użytkowników danej platformy. Na przykład w SkyShop możesz wdrożyć do sklepu bramkę płatniczą SkyPay oferującą konkurencyjne prowizje lub skorzystać z rabatów przygotowanych przez partnerów platformy. Szybkość uruchomienia sprzedaży to jedna z najważniejszych zalet sklepów w abonamencie. Już podczas okresu testowego możesz skonfigurować swój sklep i zacząć sprzedaż po zakupie wybranego abonamentu. Nie musisz czekać na projekt graficzny czy wdrożenie poszczególnych funkcji. A zatem start sprzedaży w kilka dni jest jak najbardziej możliwy. Panel administracyjny to Twoje centrum dowodzenia i właśnie z jego poziomu będziesz obsługiwać całą sprzedaż i zarządzać sklepem. Wyobraź sobie, że chcesz rozszerzyć swój biznes i zacząć sprzedawać na Allegro. Czy wiesz, ile czasu zajęłoby Ci ręczne wystawienie kilkunastu, kilkudziesięciu lub nawet kilkuset aukcji? W SkyShop zrobisz to nawet w kilka minut dzięki możliwości masowych operacji na produktach. I takich funkcji jest całe mnóstwo. Wybierając platformę, poświęć czas, aby zapoznać się z panelem administracyjnym i sprawdzić jego możliwości oraz automatyzacje, które ułatwią Ci codzienną pracę.
Jedną z najważniejszych zalet sklepu w abonamencie jest dostęp do pomocy technicznej. W razie jakichkolwiek problemów z konfiguracją, pytań czy wątpliwości, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy konsultantów, zamiast szukać odpowiedzi na swoje wątpliwości, na przykład na forach czy grupach na Facebooku. Co ważne, doradcy mogą pomóc Ci tu i teraz, prowadząc Cię krok po kroku przez ustawienia danej funkcji. Warto już podczas okresu testowego skontaktować się z supportem i sprawdzić, jak szybko odpowiada na zgłoszenia. Podsumowując, do zalet sklepów w abonamencie zaliczamy możliwość startu nawet z niewielkim budżetem, szybkie uruchomienie sprzedaży, łatwa skalowalność, dostosowanie zarówno do małych biznesów, jak i dużych sklepów sprzedających wielokanałowo, hosting, rozwój oprogramowania i aktualizacje w cenie abonamentu, dostęp do supportu technicznego, stabilność i bezpieczeństwo systemu, dostęp do integracji i usług rozszerzających możliwości sklepu oraz darmowy okres testowy. Oczywiście, każde rozwiązanie ma swoje zalety, jak również i wady. Zachęcam Cię do tego, żeby najpierw dokładnie określić swoje wymagania i potrzeby, a później testować, testować i jeszcze raz testować. Tak, żeby rozwiązanie, które wybierzesz, było jak najlepiej dopasowane do Twojego biznesu. W kontekście sklepów w modelu SaaS często wymienia się kilka ograniczeń. Po pierwsze, mała elastyczność we wprowadzaniu indywidualnych zmian. I faktycznie, musisz pamiętać, że prowadząc sklep w abonamencie, nie możesz liczyć na wdrożenie indywidualnych zmian czy funkcji stworzonych jedynie na potrzeby Twojego biznesu. Weź jednak pod uwagę, że dostawcy platform SaaS nie mogą pozwolić sobie na to, żeby pozostać w tyle za konkurencyjnymi rozwiązaniami, których aktualnie potrzebują klienci. W SkyShop na bieżąco obserwujemy rynek i wprowadzamy funkcje, bez których nie obejdzie się nowoczesny sklep internetowy. Dodatkowo wiele funkcji wdrażamy na prośbę klientów, dlatego błędnym jest stwierdzenie, że jako sprzedawca nie masz wpływu na kierunek rozwoju platformy. Po drugie, brak dostępu do kodu źródłowego. To właściwie równocześnie wada i zaleta. W przypadku modelu SaaS dostęp do kodu źródłowego ma jedynie dostawca usługi i to on może go edytować. Wpływa to również pozytywnie na bezpieczeństwo Twojego sklepu. Zatem jeśli nie masz wiedzy z zakresu programowania, możesz dowoli konfigurować dostępne funkcje poprzez panel administracyjny, mając pewność, że niczego nie zepsujesz. A w razie problemów zawsze możesz cofnąć wprowadzone ustawienia. Natomiast, kiedy jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, w SkyShop masz możliwość modyfikacji poprzez CSS, HTML i JavaScript, wydzielenie serwera FTP oraz dostęp do API. Ostatnią kwestią, o której warto wspomnieć, jest to, że model SaaS nie sprawdzi się w przypadku towarów, które wymagają niestandardowej konfiguracji, jak chociażby w konfiguratorze szafy sklepu IKEA. Natomiast wprowadzanie różnorodnych wariantów produktów, takich jak kolory, wielkości, rodzaj materiału czy pojemność, jest jak najbardziej możliwe. Podsumowując, w jakiej sytuacji warto wybrać SaaS? Gdy stawiasz na wygodę i intuicyjność w zarządzaniu sklepem, jeśli chcesz prowadzić sprzedaż w wielu kanałach i mieć dostęp do szeregu integracji i automatyzacji ułatwiających zarządzanie całą sprzedażą z jednego miejsca, kiedy startujesz w e-commerce i chcesz zbadać rynek, gdy chcesz szybko uruchomić sprzedaż, jeśli chcesz skupić się na rozwoju biznesu i nie inwestować czasu i pieniędzy w zaplecze techniczne sklepu, kiedy Twój biznes nie wymaga indywidualnych, szytych na miarę rozwiązań. A Ty? Czego jako e-sprzedawca oczekujesz od swojego oprogramowania? Jeśli sprzedajesz w sieci, koniecznie podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach, a jeżeli dopiero myślisz o otwarciu e-sklepu, po prostu zacznij testować na przykład SkyShop. Link znajdziesz w opisie.